Neil Simpson, Gordon Ramsay na samym szczycie. Przekład Krzysztof Mazurek. Basen był nasycony błękitem jak niebo Los Angeles. Liście palm delikatnie kołysały się na wietrze. Gordon Ramsay unosił się szerokim, niebiesko-białym, dmuchanym fotelu na krystalicznie czystej wodzie z kieliszkiem martini w dłoni i uśmiechał się szeroko do kamery. Był to śmiały dodatek do ekskluzywnej sesji zdjęciowej Timesa, która odbyła się w deszczowym Londynie. Na tym zdjęciu widniała jedna Kalifornia w doskonałym wydaniu, a Gordon był w swoim żywiole. Ramsay i Ameryka od początku do siebie pasowali. W Stanach najbardziej szanuje się ludzi, którzy doszli do wszystkiego od zera, a niewielu tak silnie dzierży ster swojego przeznaczenia jak Gordon Ramsay, pisał reporter Timesa Chris Ayres, który przeprowadzał z Gordonem wywiad w rozświetlonym słońcem sierpniowym dniu w 2008 roku. Miał przed sobą mężczyznę o nieco jaśniejszych niż zwykle włosach, bardziej opalonego i trochę bardziej umięśnionego. Widział też jednak osobę, którą jak zawsze popycha do działania determinacja, ambicja i wewnętrzna siła. Chris uważał bowiem, że Gordon przybył do Stanów Zjednoczonych subtelnie jak 40-megatonowy pocisk jądrowy. Kiedy Chris go poznał, Gordon rozpętywał skandal po skandalu w amerykańskiej telewizji, szukując widzów doborem słów, gniewem i bezpośredniością w amerykańskiej wersji programu Piekielna Kuchnia, a potem również programu Koszmary Kuchenne Ramsaya. Pozował do zdjęć z Dawidem i Victoria Beckhamami i innymi celebrytami z pierwszej ligi tabloidów, na plaży, przy kolacji i podczas meczów piłkarskich. Co jednak znacznie ważniejsze, latem 2008 roku Gordon pracował na pełnym etacie, by doprowadzić do sukcesu swoją ostatnią, wartą wiele milionów dolarów, restaurację w Los Angeles. Otwarcie restauracji pod nazwą Gordon Ramsay w hotelu London w zachodnim Hollywood nastąpiło 3 miesiące wcześniej. Była to zarazem ostatnia część ogólnoświatowej promocji książek Gordona, zakrojonej na niezwykle szeroką skalę, podobnie jak jego interesy handlowe i programy telewizyjne. Dzięki olbrzymiej ilości pracy, którą Gordon wziął sobie na barki, jego nazwisko było znane w każdym zakątku świata. Kiedy wszedł do basenu w Los Angeles i uśmiechnął się szeroko do fotografii, na świecie było niemal tyle restauracji Ramsaya, co godzin w ciągu dnia. Miał więcej gwiazdek w przewodnikach Michelina niż jest dni w tygodniu. Jego książki kucharskie można było czytać w 14 językach, w tym fińskim i litewskim. A jego przekleństwa dobiegały go z głośników telewizorów na obu półkulach. A jednak latem 2008 roku, kiedy w końcu nastąpiło otwarcie restauracji Gordon Ramsay w hotelu London, sam Gordon skupiał się przede wszystkim na potrawach. Była to konieczność, ponieważ w restauracji wcale nie przyjęto ciepło. Jeden z najbardziej cenionych krytyków napisał, że jadłospis jest niedopracowany. Inny, Jonathan Gold, pierwszy recenzent restauracji, który swego czasu zdobył nagrodę Pulitzera, określił wystrój restauracji jako coś w rodzaju stylu punkowego pomieszanego z wnętrzem dyskoteki z lat 70. A na dodatek stwierdził, że dorsz, którego dostał, był zapieczony na śmierć. Gordon mógł być przygotowany na tę krytykę. Jego pobyty w Los Angeles zawsze były pełne niespodzianek. Uwielbiał opowiadać historię, jak pewnego wieczoru zamówił kolację do pokoju w Chateau Marmont przy bulwarze zachodzącego słońca, które jest uosobieniem stylu hoteli Los Angeles. Wtedy właśnie po raz pierwszy przyjechał do miasta zbadać możliwości lokalowe restauracji, a było to na długo, zanim stał się sławną postacią telewizji amerykańskiej. Mój Boże, co się panu stało w twarz? Krzyknęła zdziwiona kelnerka, niosąca tacę z kolacją, gdy jej wzrok spoczął na twarzy Gordona. Gordon mówi w żartach, że o mały włos nie opuścił tacy. Co to ma znaczyć? Spytał. Okazało się, że dziewczyna nigdy nie widziała w Los Angeles nikogo,
kto miałby tak głębokie zmarszczki na czole? Jedyne możliwe wyjaśnienie mieszczące się w jej głowie było takie, że ktoś rzucił Gordona twarzą na przednią szybę samochodu. W tamtych czasach Gordon śmiał się z tego komentarza. Rok później, gdy jego twarz wciąż pomarszczona stała się sławna i kiedy otworzył restaurację, był gotów stanąć oko w oko z krytykami i dziennikarzami. Dobrze wiedział, że jego dania wcale nie są ani na pół gwizdka, ani zapieczone na śmierć. I z pewnością nie upraszczał jadłospisu na potrzeby mieszkańców miasta aniołów, słynących z płytkich umysłów. W zapierających dech w piersiach pięknych salach restauracji w zachodnim Hollywood jego goście mogli zacząć od duszonych na wolnym ogniu macek ośmiornicy, pianki z ziemniaków i grzanek z oliwkami, a później spróbować ućca z królika, sałatki ze słodkich buraczków w winegre z kaparami i sardelami lub z pieczonego czarnego dorsza, prosiących ogonków z ostrygami, skumamato i puree z selera naciowego. Jeśli ktoś miał jeszcze miejsce na deser, mógł skosztować tapioki ze schłodzonego kokosa z marakują, kandyzowanym imbirem i czekoladą mleczną lub sorbetu z gwiazdkami anżynowymi. Stworzenie tej restauracji było przedsięwzięciem niezwykle odważnym. Niezależnie od tego, co pisali krytycy, wszystko udało się znakomicie. Wkrótce po otwarciu do nowej restauracji dzwoniło 600 osób dziennie, chcących za wszelką cenę uzyskać rezerwację. Co wieczór obsługiwano prawie 150 gości. Zapomnijcie o wszystkich, którzy chcieli, żeby Gordon poniósł klęskę. W końcu podbił Amerykę, tak jak podbijał resztę świata. Jego amerykański sen rozpoczął się niemal 2 lata wcześniej w Nowym Jorku. Otwarcie restauracji Gordon Ramsay w hotelu London było dużym wyzwaniem emocjonalnym, logistycznym i zawodowym. Otwarcie się opóźniało, opinie były nieprzychylne. Trzeba było zwolnić pierwszego szefa kuchni, by wszystko mogło się udać. Ale kiedy już to zostało zrobione, Gordon czuł, że odniósł sukces. A dowodem tego sukcesu była nie jedyna, lecz 2 gwiazdki w przewodniku Michelina. Czy jednak spoczął na laurach i wyjechał na zasłużone wakacje? Czy tak postępuje Gordon Ramsay? Nie. Podbiwszy Manhattan, złożył nową restaurację w Pradze i ukończył plany w kolejnej na terminalu 5 angielskiego lotniska Heathrow. Był teraz gotów na podwój Paryża. Gordon zaatakował to miasto pełne wybrednych smakoszy, miasto owładnięte obsesją dobrego jedzenia w typowym dla siebie stylu. To szczur, który mieszka w pojemniku z nawozem, a ja skaczę mu na głowę i go zarzynam. John L. Elridge, reporter jednej z gazet, pamięta te słowa, które Gordon wykrzyczał w tym tygodniu, gdy jego szef kuchni otworzył restaurację Le Triathlon we Francji. Ponoć Gordon, wykrzykując to, tupał także nogami, jak gdyby rozprawiał się z zarazą. Obiektem jego gniewu był znany francuski krytyk kulinarny, który nowej restauracji przyznał 0 punktów, jeszcze zanim ją otwarto. François Simon twierdził uparcie, że zrobił turę po wszystkich londyńskich restauracjach Gordona i nie wywarło one na nim szczególnego wrażenia. Jeśli idziesz do restauracji Ramseya, pisał, to tak jakbyś wszedł do dentysty i odkrył, że rejestratorka zabiera się do wyrywania ci zębów. Gordon był wściekły. Już mnie zapuszkowali, a jeszcze nawet nie otworzyłem knajpy. Możesz mnie kopać po tyłku, kiedy otworzę, ale przedtem? Jak to jest możliwe? Pytał, gdy dowiedział się o miażdżącej krytyce Simona. Zapamiętał sobie jednak te słowa i pogodził się z faktem, że trudno byłoby oczekiwać czegoś innego od francuskiego establishmentu. Otwieranie wyszukanej restauracji we Francji nigdy nie będzie łatwe, a szczególnie gdy twoja nowa restauracja jest w Wersalu, gdzie ceny działek są najwyższe w Paryżu. Cóż więc takiego zrobił Gordon, żeby odbić piłeczkę krytykom? To co zawsze, kiedy robiło się gorąco. Wrócił do kuchni, zabrał się do dolewania oliwy do ognia. Sprawdzał najdrobniejsze szczegóły menu, obsługi oraz detale kulinarne i restauracyjne w tej najbardziej zadziwiającej lokalizacji w stolicy Francji. Nie ma dnia ani godziny, żebym o tym nie myślał, powiedział podczas otwarcia Trianon.
Oczywiście jestem zdenerwowany, ale z drugiej strony robią w gacie podczas otwarcia każdej restauracji. A tak bardzo mi soduwa nie uderzyła do głowy, bym miał pewność, że to będzie sukces. Powyższe stwierdzenie było tym prawdziwsze w Paryżu. Zapytaj każdego szefa kuchni, tak ci właśnie odpowie. Tutaj odnosi się sukcesy. Tak Ramsay skomentował Paryż. Tu sprawa jest poważna, znacząca. Tutaj panuje prawdziwa gorączka. Na podstawie tej restauracji będą mnież osądzać. Paryż jest bardzo osobisty. To jest kolebka wykwintnej kuchni. Chcę tutaj dostać 3 gwiazdki w przewodniku Michelina. W Paryżu nie szedł na łatwiznę, nie dokonywał prostych wyborów w Los Angeles. To bardzo charakterystyczne dla Gordona. Nigdy nie idzie na kompromis. Można więc było zapomnieć o francuskich daniach, które zadowalają tłumy. Zamiast nich podawał szkockie kraby i langustynki z importu, wołowinę z Aberdeen i angielskie morze ręcznie wyławiane. Kiedy uczyłem się gotować we Francji, szefowie kuchni kupowali brytyjskie produkty i ściągali z nich etykiety. A ja wam mówię, że będę tu Brytyjczykiem i stanę z dumnie podniesionym czołem. Kiedy zapytają mnie, dlaczego nie serwują małży z Brytanii, powiem, bo wiem, że brytyjskie są lepsze. Gordon przyrzekł również, że nauczy francuskich smakoszy, co mogliby zjeść i nie chodziło tylko o carpaccio z ośmiornicy podawane z niektórymi daniami rybnymi. Francuzi są tak aroganccy, że nie interesują ich tego rodzaju japońskie akcenty. Mówią, odwal się, nie chcę jeść niczego na surowo. Poczekajcie tylko, aż spróbują. To samo tyczy się złotego kawioru z białego jesiotra. Na razie kręcą na to nosem, ale jeszcze zobaczycie. Wszyscy z otoczenia Gordona wiedzieli, że w Paryżu postawił wszystko na jedną kartę. Ekonomiczny aspekt prowadzenia restauracji, która miałaby odnosić sukcesy, był brutalny. Klęska była bardzo realna, a krytykę, którą zaserwował François Simon jeszcze przed otwarciem restauracji, spadały inne ataki, gdy pojawili się pierwsi goście. Jeden z krytyków sugerował, że Gordon wraz z importowanymi składnikami dań sprowadzi do Francji chorobę szalonych krów. Inny zaś stwierdził, że restauracja podaje dania w stylu karaoke lub, mówiąc językiem Gordona Ramsaya, stek bzdur. A jednak siłą osobowości Gordon przekonał do siebie klientelę, choć może nie tak zwanych ekspertów. Francuscy krytycy z muchami w nosie powiedzą być może, że nie smakuje im jego jedzenie. Wkrótce jednak będą musieli sami zjeść własne słowa. Niedługo po otwarciu restauracji Le Trianon były już pełne rezerwacje na całe tygodnie. W pewnym momencie restauracja musiała przerwać przyjmowanie rezerwacji z góry, by oczyścić harmonogram. I wtedy Gordon otrzymał rekomendację najważniejszą ze wszystkich, od szefa kuchni Guya Savoya, dla Gordona, jednego z herosów kulinarnych wszechczasów. Savoy przyszedł na kolację tuż po otwarciu La Trianon. Bardzo mu się tu wszystko podobało, a zwłaszcza angielski deser z ciekawym akcentem, przygotowany z jabłek Granny Smith, z gorzką czekoladą i pianą z szampana. Jedzenie jest przewspaniałe. Simon jest niegrzeczny dla wszystkich i myli się co do Monsieur Ramseya, powiedział Savoy, komentując słowa krytyka, który nie był pod wrażeniem tego, co serwują w restauracjach Gordona. Nawet przed otwarciem jego ostatniej restauracji, kiedy Gordon poleciał do Londynu, żeby sprawdzić, jak radzą sobie pozostałe restauracje, wreszcie mógł się odprężyć i stwierdzić, że odwalił kawał dobrej roboty. Zbierały się nad nim jednak kolejne ciemne chmury. Przez całe lata Gordon był dumny z tego, że szkoli swoich pracowników w duchu lojalności. Załoga statku, którym dowodzi, jest zwarta, on zaś jako kapitan trzyma ją blisko siebie i wspiera we wszystkim, co robi. Reporterka Fiona Sims z magazynu Caterer, która przeprowadzała z nim wywiad w samym środku niedawnej globalnej ekspansji jego restauracji, powiedziała, że to była jedna z pierwszych rzeczy, które zauważyła podczas ich długich rozmów.
Ramzeń bez przerwy kogoś chwali, odnotowała, kiedy zwróciłam mu na to uwagę, odparł, że pochwały, którymi obdarowuje swoich pracowników, to bardzo ważny element sukcesu. Wszyscy w firmie się wspieramy, począwszy od kuchni, poprzez restaurację, aż po biura. W tym tkwi sekret, osiąganie takiego poziomu spójności i zwartości poprzez pielęgnowanie talentu. Wszyscy spośród moich szefów kuchni, począwszy od Marka Sergeanta, przez Markusa Waringa, Marka Askew, aż do Jasona Atertona, są odpowiedzialni za tworzenie nowych talentów. Kiedy patrzę na zdolnych ludzi, którzy teraz się ujawniają, Claire Smith, Gemma Talley, Angela Hartney, myślą sobie, ojej, ale powinniście zobaczyć, jakie talenty czają się za ich plecami. Nie widział jednak tego, że zewnętrzny krąg jego pracowników jest na skraju rebelii. W roku 2008 w sposób spektakularny rozstał się z Markusem Waringiem, od lat jego protegowanym partnerem w interesach i przyjacielem. Markus rozpętał burzę, udzielając odważnego wywiadu jednemu z kolorowych magazynów. Powiedział, że czuje się przez Gordona ograniczony, zamknięty w ciasnej klatce, złapany w pułapkę. Nazwał swojego byłego mentora gwiazdorskim szefem kuchni, a to najgorsza obraza dla Gordona, a po wbiciu noża jeszcze go przekręcił, mówiąc, że Gordon nie ma już teraz nic wspólnego z prawdziwym przemysłem gastronomicznym. Ataki były tym bardziej dramatyczne, że Markus i Gordon trzymali się dotąd razem. Pracowali ramię w ramię 24 godziny na dobę przez pełne 2 lata, odkąd otworzyli restaurację w Aberdeen na początku kariery Gordona. Gordon był świadkiem na ślubie Markusa, a jednak przyjaźń szybko się wypaliła. Jeśli miałbym się do niego już nigdy w życiu nie odezwać, wcale bym się tym nie przejął. W ogóle by mnie to nie obeszło, powiedział Markus. Podziwiam Gordona, dużo się od niego nauczyłem, ale czy jeśli miałbym go przy boku, nie mógłbym w nocy spać? Wątpię. Na początku Gordon próbował to wszystko wydrwić. Później obaj oświadczyli, że się dogadali, przeprosili i że być może będą jeszcze razem pracować. Czary jednak pryzm, a za kryzysem w sferze zawodowej czaił się kryzys osobisty w coraz bardziej rozpędzonym, wysokooktanowym życiu Gordona. Były spory o to, że firma za późno wypełnia i wysyła sprawozdania finansowe i podatkowe w Londynie. Jeszcze większa awantura wybuchła za sprawą jego byłych pracodawców z 5-gwiazdkowego londyńskiego hotelu Connaught. Długotrwałe negocjacje nowego kontraktu w hotelu załamały się w roku 2007, a Gordon i Angela Hartnett, jego prawa ręka, zostali zastąpieni, o ironię, przez młodego francuskiego rywala. Gordon postanowił więc odeprzeć atak i otworzył własny hotel wart 4 miliony funtów. Razem z Angelą otworzyli hotel The York and Albany w londyńskim Regent Park. Stworzyli współczesne europejskie menu z akcentem kuchni włoskiej. Oprócz tego postarali się o całkiem nową atmosferę. Zadzierają nosa i udają arystokratów, mówił Gordon, komentując działania swoich byłych szefów w hotelu Connaught. A ich pracownicy chodzą z zadartymi nosami, jakby sami byli hrabiami i hrabinami. The York and Albany będzie inaczej. Oczywiście jedzenie będzie wspaniałe, a jeśli któryś z gości o to poprosi, kuchnia przygotuje piknik dla tych, którzy chcą jeść na trawie w parku. Sam Gordon był podekscytowany wyzwaniem. Chciał robić coś jeszcze oprócz przygotowywania jedzenia. Wiedział jednak, że dopiero się uczy i stąpa po bardzo grząskim gruncie. Nie jesteśmy hotelarzami, powiedział w jednym z rzadkich momentów pokory. Wciąż się uczymy. Wiemy, że nie będzie łatwo. Wiem, że krytycy z branży hotelarskiej powiedzą, trzymaj się tego, na czym się znasz, a później krytycy kulinarni mnie zniczują, bo nie siedzą co wieczór w kuchni i nie zagniatam ciasta na każdą okazję, ale to już przerabiałem i tutaj, i w Nowym Jorku, i w Los Angeles, a wciąż pewnie stoją na nogach, jestem silny jak koń. No dodatek Gordon wciąż był wybuchowy jak zwykle. Reporter magazynu kulinarnego Waitrose, James Dean, przeprowadził z nim niedawno wywiad.
twierdził, że Gordon nie spuścił stonu. W rzeczywistości przeklina jeszcze gorzej i częściej niż w telewizji, uznał. Ten szef kuchni nie ubarwia swoich zdań przekleństwami. Prawdę mówiąc, jest całkiem odwrotnie. Gdyby je wymazać, to byłby prawie niemy. Steen przypomina sobie pewien zabawny moment, kiedy siedział w barze restauracji, czekając na kontynuację wywiadu. Ramsay wyłania się z kuchni, staje na środku restauracji i wypluwa z siebie 9 słów na K w tyle sekund. Klnie bezinteresownie, nie kierując przekleństw do nikogo ani do niczego. Później Steen w formie żartu wspomniał o tym gospodarzowi i spytał, czy Gordon może odpowiedzieć o sobie, że jest w pełni przy zdrowych zmysłach. Oczywiście, że nie, odparł bez namysłu Gordon. I może właśnie dlatego postanowił publicznie przeciwstawić się niekomu innemu jak księciu Karolowi. Spór rozpoczął się, kiedy Gordon stwierdził, że produkty księcia Karola pod szyldem Dyshi Originals są przesadnie drogie, monotonne i źle zrobione. Fakt, że wiele z nich było poddawanych przeróbce, Gordon stwierdził, że to dlatego, by dłużej mogły leżeć na półkach, okazał się kwestią szczególnie kontrowersyjną. Wyprowadził mnie z równowagi, kiedy przyglądałem się jego produktom gastronomicznym spod znaku księstwa. Byłem zdumiony, że nie mogłem uwierzyć w to, co odkryłem. Dlaczego ktoś miałby tyle płacić za taki placek? Spróbowałem go tylko dlatego, że na opakowaniu jest pieczęć i herb królewski. Wszyscy uważają, że placek jest w porządku, ale ilość związków sodu i zawartość cukru wprawiły mnie w zakłopotanie. Uważam, że rodzina królewska nie powinna firmować żywności tego rodzaju. Te komentarze wywołały, co się rzadko zdarza, ataki na Gordona. Słowa krytyki, która pojawiła się szybko, były nieubłagalne. Ile z 60 milionów funtów Ramseya idzie na działalność charytatywną? Spytał jeden z internautów. Jego książęca wysokość firmuje fantastyczną żywność, dzięki czemu znaczne sumy idą na cele charytatywne. Gordon kupuje sobie tylko kolejnego sportowego Aston Martina, napisał ktoś inny. Książę Karol na ten temat oczywiście się nie wypowiadał. Niezależnie od tego, jak ciężko pracowałby Gordon, ile wzbudziłby kontrowersji, może całkowicie polegać na rodzinie, która stoi za nim murem. Wsparcie jego żony, Tenny, było w tym najważniejsze, gdy gazety pod koniec 2008 roku roztrąbiły się na temat rzekomego romansu Gordona, ale o tym później. Jego dzieci są dla niego równie ważne. Raz po raz powtarza, że o to naprawdę chodzi w życiu. O podejście do rodzicielstwa z miłością, jak do czegoś wyjątkowego i niezwykłego. Niedawno wspominał dzień, w którym Tana powiedziała mu, że ich córka Megan nie dostała się do szkolnej drużyny pływackiej. Czy Gordon pospieszył z pocieszeniem? Wręcz przeciwnie. Powiedziałem, to świetnie. Kiedy ktoś ma 10 lat, lęk przed odrzuceniem wywołuje apetyt na zwycięstwo w następnych próbach. Więc zaczęliśmy w soboty i w niedzielę chodzić na basen, pływać i moja córka spróbuje raz jeszcze. Fakt, że ją odrzucono, bardzo mnie cieszy, bo to dziecko nie dostaje wszystkiego na talerzu. Był równie stanowczy, równie dumny i emocjonalnie zaangażowany w wychowanie pozostałych dzieci. Pamięta moment, w którym jego 8-letni syn Jack wyeliminował go z gry podczas partii krykieta. Tym razem pałką do krykieta była dyskorolka, kiedy grali w londyńskim 30-metrowym ogrodzie za domem. Wyeliminowałem Gordona Ramseya, wyeliminowałem Gordona Ramseya, krzyczał Jack, tańcząc z radości po ogrodzie. Jego reakcja sprawiała, że Gordon zmarszczył i tak już pomarszczone czoło. Chciałem, żeby powiedział, wyeliminowałem tatę. Chcę, żeby moje dzieci postrzegały mnie jako tatę na Boga, a nie na telewizyjnego celebrytę, przyznał później. Co ważniejsze jednak, chcę, żeby dzieci wiedziały, że on zawsze będzie przy nich. Codziennie pytam Jacka, kto jest twoim najlepszym kumplem? A Jack odpowiada, ty jesteś moim najlepszym kumplem, tato. A ja pytam dalej, no nie wygłupiaj się, kto naprawdę jest twoim najlepszym kumplem? A on odpowiada, no ty. Jako człowiek, który nigdy nie usłyszał ciepłego słowa ani nie doświadczył uznania własnego ojca, Gordon jest zdeterminowany, by nigdy nie osłabić ścisłych więzów z dziećmi. Jeśli ma być nieobecny podczas jakichś ważnych wydarzeń w ich życiu,
To prędzej odrzuci propozycję pracy, w przeciwnym razie nigdy nie napisałby następujących słów w swoim dzienniku profesjonalisty. Tak jak wielu szefów kuchni, w życiu osobistym jestem samolubny, przyznaję, ale w soboty i niedzielę poświęcam się rodzinie. Jeżeli w sobotę rano przegapię mecz piłkarski, Jack wlepia mi 5 punktów kary. Jak dotąd przegapiłem go tylko 4 razy, powiedział niedawno. Niezależnie od tego, czy to pływanie, czy piłka nożna, Gordon lubi uczestniczyć w zajęciach sportowych ze swoimi dzieciakami. Jest mężczyzną po 40, dumnym ze swojej fizycznej sprawności. W 2008 roku po raz 9 biegł na maratonie londyńskim. Ma zadziwiającą słabość dla hamburgerów. Przyznał się do tego w restauracji In and Out w Los Angeles. Zdradził również, że kiedyś zjadł hamburgera w tej restauracji, a później kupił sobie drugiego do samochodu. Gordon jednak ćwiczy w siłowni i sali gimnastycznej tak często jak może, a reporterzy twierdzą, że to widać. Zjawiam się w porze śniadania w Soho House w Pole Ramsey. Spod jego niebieskiej podkoszulki widać mięśnie. W niedawno przeprowadzonej ankiecie czasopisma Radio Times, bo ma talent do zamieniania olbrzymich facetów rozedrgane płaksy w programach Piekielna Kuchnia i Koszmary Kuchenne Ramseya, nazwano go najbardziej przerażającą osobowością telewizyjną. A jednak ten dzień zaczyna czarująco. W pozytywnym nastroju uprzejmie proponuje mi herbatę i dopytuje się, czy lot z Londynu odbył się bez problemów. Przypomina sobie James Steen. Inni są zaś zgodni, że zachowanie Gordona przechodzi wszelkie oczekiwania. Jest wyższy i szczuplejszy, niż można by się spodziewać. Jest z niego mniejszy profan i większy przyjaciel, stwierdził Neil Tickley, reporter gazety Telegraph, który spotkał się z nim podczas szybkiej lekcji gotowania w trakcie programu Gotujemy na żywo w telewizyjnym kanale czwartym. Chociaż błagałem go, żeby przeklnął nad jajecznicą, zdecydowanie odmówił. Tickley po prostu nie wiedział, który guzik należy nacisnąć. Jeżeli się chce, żeby Gordon przeklnął, jest to na to jeden pewny sposób. Należy go nazwać szefem kuchni celebrytą i czekać, aż wybuchnie. To jedyna etykietka, której po prostu nie potrafi znieść. Jest szefem kuchni, który czasami pojawia się w telewizji, taka jest prawda, powiada zawsze, kiedy ktoś podejmuje ten temat. Wyrywam sobie rękawy przy robocie, haruję jak wół, zatem nazywanie mnie w ten sposób jest nieuczciwe. Kiedy ktoś nazywa mnie celebrytą, szydzi z tego, jak ciężko pracowałem i pracuję na to, co mam. Bo ktoś, powiedzmy, wychodzi z programu Big Brother, ma swoją stronę w kolorowym magazynie i jest powszechnie znaną osobą. Jak można mnie z kimś takim porównywać? Poza telewizją jestem na serio szefem kuchni i w telewizji jestem również na serio szefem kuchni. Jest to prawdą od pierwszego dnia, kiedy razem Ramsay eksplodował na ekranach naszych telewizorów. Tego dnia, kiedy pojawiło się zjawisko Gordon Ramsay i wywołało sporo szumu. Tak, Gordon Ramsay jest właśnie tą osobowością, o której chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów. Chciałem go nie bez powodu o niej powiedzieć, o tym człowieku. O tym człowieku sukcesu, o tym człowieku, który jest przedsiębiorczy, który idzie naprzód, jest zdeterminowany, ambitny, ale zarazem kochający i czuły. Jest wybitnym przyjacielem, bardzo dobrym człowiekiem i ciężko pracującym, i jest perfekcjonistą w swoim zawodzie. Zauważam tu analogię również do, chociaż nie czytałem tej książki, do dzieł, do postaci kreowanych przez Ayn Rand, powiedzmy, tych indywidualistów, przedsiębiorców, kapitalistów. Tak, Gordon Ramsay przedstawia, myślę, te jedne z najważniejszych i pozytywnych cech, takich jak przedsiębiorczość, ambicja, determinacja, upór, ale egoizm,
zdrowe uwielbienie samego siebie, nie uwielbienie, przepraszam bardzo, zdrowa miłość do samego siebie, która powoduje, że może on kochać innych równie mocno. Jest to po prostu osoba, do której, z którą, która powinna być po prostu brana za wzór. Nie jako idealna, ponieważ nie ma ludzi idealnych. Nigdy nie będzie, nie będą tak. Nawet Gordon Ramsay posiada jakieś wady, skazy i zdarza mu się popełnić różne błędy. Aczkolwiek nie poddaje się i uparcie idzie do przodu. Zdobywa sukces. Rozwija się, rozwija swoje przedsiębiorstwo w całym świecie. Dlatego powinniśmy być tacy jak Gordon Ramsay. Niekoniecznie w kuchni, nie każdy z nas może być dobrym kucharzem. Wystarczy, że niektórzy z nas potrafią ugotować jajko na miękko. Nie muszą od razu zrobić sufletu w jakimś wyszukanym francuskim stylu. Każdy powinien dążyć do tego, do czego ma talent. I przeć, i poddawać się, płynąć pod prąd, nawet jeżeli to będzie konieczne. Ponieważ z prądem płyną śmiecie. Dziękuję bardzo.